Aj, cóż za wspaniałe rozpoczęcie mojej zmiany o 3 nad ranem w szpitalu Mercy. Pierwszą rzeczą po przyjściu było skaleczenie palca. Zaciąłem się papierem. Mimo pracy w jednym z największych szpitali w stanie, nie mogłem znaleźć żadnego plastra. Ssałem krew z palca jak wampir, wciąż szukając jakiegoś opatrunku w biurku. Jest! W końcu znalazłem jeden. Fioletowy. Jestem recepcjonistą w szpitalu, a to oznacza, że witam gości, umawiam wizyty i po prostu mam ładnie wyglądać. Na tyle ładnie, na ile może wyglądać 30-letni mężczyzna, który nie spał od wielu godzin. Tej nocy, jak zwykle, byłem tylko ja i kilka pielęgniarek na piętrze. Poza tym było upiornie cicho, z wyjątkiem ulewnego deszczu. Usiadłem z powrotem na jakże niewygodnym krześle na recepcji, wciąż poprawiając opatrunek i słuchając powtórki wiadomości lecących z telewizora w rogu sali. Rzecznik prasowy lokalnej policji mówi, że kobieta była ostatnio widziana na Cedar Avenue. Spojrzałem w górę, aby sprawdzić, czy pokażą, jak wygląda ta dziwna kobieta, ale nie. To była kolejna szalona osoba bez imienia i twarzy, na którą miałem zwracać uwagę, a która wcale nie była przerażająca. Władze twierdzą również, że kobieta podobno narzuca się ludziom, zadając im dziwne pytania. Skupiłem się z powrotem na moim biurku i kontynuowałem swoją pracę, ale wciąż słuchałem, jak prezenterka wiadomości gada i gada. Przedstawiamy Państwu oświadczenie wydane przez urzędnika chcącego zachować anonimowość. Słuchajcie uważnie. O cokolwiek zapyta, odpowiadajcie nie. Pod żadnym pozorem nie zgadzajcie się z nią. Urzędnik zapewnia, że stosując się do jego zaleceń są Państwo bezpieczni. Jeśli zauważą Państwo podejrzane zachowanie, zachęcamy do zgłoszenia przypadku policji na numer 911. Poczułem się dziwnie po wysłuchaniu tej relacji. Nie sądziłem, że coś takiego może zasiać we mnie niepokój. Pracując w szpitalu, myślałem, że widziałem już wszystko. Widziałem, jak w błysku rubinowo-czerwonych świateł karetki przyjeżdżali ludzie z odciętymi rękami, nogami, palcami. Ludzie, którym jakimś cudem udało się wydłubać oczy. Nieudane próby samobójcze i wiele, wiele innych. Można się do tego przyzwyczaić. Moja głowa była praktycznie zatopiona w biurku, kiedy wypełniałem papiery. Najpierw usłyszałem jakiś bardzo subtelny odgłos. Dźwięk ten dochodził od drzwi frontowych, z wejścia. Automatyczne drzwi zaczęły się otwierać i zamykać w kółko, trzaskając o siebie i wydając za każdym razem obrzydliwie głośny dźwięk. Słabe oświetlenie, które miałem wokół biurka, migotało nieprzerwanie. Halo? Zawołałem, siedząc za bezpiecznym biurkiem. Odpowiedział mi tylko gwiżdżący wiatr. Halo? Zawołałem ponownie. Czułem się w obowiązku sprawdzić, czy ktoś tam jest. Zwłaszcza, że mógł to być ktoś ranny i potrzebujący naszej uwagi. Niechętnie podniosłem się z krzesła i ruszyłem w stronę wejścia. O mało się przy tym nie poślizgnąłem i nie roztrzaskałem głowy, bo podłoga przy wejściu była mokra od deszczu. Zauważyłem kroki, mokre odciski butów, które wydawały się wchodzić do środka szpitala, a potem z powrotem wychodzić. Stanąłem w pobliżu drzwi, wychylając głowę na zewnątrz. Nikogo tam nie było, a jedyne co słyszałem, to dobiegające z oddali dźwięki syren i szum przejeżdżających samochodów. Deszcz lał coraz mocniej. Cisza i spokój na sali znowu zostały zakłócone w ciągu kilku chwil, po tym jak ponownie usiadłem przy biurku. Automatyczne drzwi zaczęły się znowu otwierać i zamykać, wpuszczając do środka jeszcze więcej deszczu, ale tym razem były jeszcze delikatne odgłosy kroków, które powoli zbliżały się do mnie. Ktoś powoli wyłonił się z ciemności pomiędzy wejściem a recepcją. Kobieta z czarnymi włosami, ubrana w ciemnobrązowy płaszcz przeciwdeszczowy i parę butów, które były za duże na jej chude nogi. Jej twarz była zalana zmarszczkami i rozmytym makijażem. Jej czarne cienie do powiek rozmazały się. Mimo ulewnego deszczu na zewnątrz, nie wyglądała na zmartwioną, przemokniętą garderobą. Witam, w czym mogę pani pomóc? Nie odpowiedziała. Rozejrzała się dookoła, po naszym niezbyt imponującym szpitalu. Czy jest coś, w czym mogę pani pomóc? Nadal nic. Rozpoczęliśmy krótką wymianę spojrzeń, którą wygrała ona. Spojrzałem w dół i udałem, że zbieram ważne dokumenty. Czy jest pani tutaj, aby kogoś odwiedzić? Znowu nie odezwała się, ale skinęła głową i zrobiła kilka kroków do przodu. Ręce zwisały jej wzdłuż ciała. Jej postawa była naturalna,
choć prawie niewygodna. Dobrze, na razie proszę się tutaj podpisać, a następnie poczekać kilka godzin, aż rozpocznie się pora odwiedzin, powiedziałem, podsuwając jej kartkę papieru i długopis. Podniosła rękę do podpisu, aż nagle gwałtownie ją zatrzymała. Wyglądała na zaskoczoną czymś, co leżało na biurku. Spojrzała na mnie, przekrzywiła głowę i z wyrzutem powiedziała: Możesz to stąd zabrać? W pierwszej chwili byłem zdezorientowany, a potem wskazała mi to palcem. Krople wody stukały o moje biurko, a jej ręka unosiła się nad nim. Wziąłem mały krzyżyk, który mieliśmy w recepcji, i włożyłem go do szuflady. Kobieta postąpiła tak, jakby zamierzała w końcu podpisać papier, ale zatrzymała się, zanim cokolwiek napisała. Upuściła długopis na ziemię i znów stanęła, wpatrując się we mnie. Zadała mi pytanie. Wierzysz w Boga? Przepraszam? Odpowiedziałem zdziwiony. Kobieta stała tam jeszcze przez kilka nieprzyjemnych chwil, jak starożytny posąg. Nie miałem pojęcia, do czego zmierzała, zadając to pytanie. Proszę pani, do kogo dokładnie pani przyszła? Do rodziny? Przyjaciela? Jaki jest pani stosunek do pacjenta? Zanim skończyłem mówić, w połowie mojego pytania kobieta odwróciła się i wyszła przez drzwi, wciąż uśmiechając się szeroko, z szalonym spojrzeniem. Wróciłem do pracy i starałem się tym nie przejmować, ale jej przerażające maniery tkwiły w moim umyśle przez całą noc. Około 4 nad ranem zauważyłem jedno z dzieci z naszego szpitala, które szło korytarzem. Nina? Czy to ty? Zawołałem. Wszystkie dzieci w szpitalu mnie znały. Byłem dumnie uważany wśród dzieci za jednego z fajniejszych pracowników. Pozwalałem im łamać zasady. Przynosiłem im przekąski na górę, a nawet opowiadałem im straszne historie, mimo ich przewidywalnego strachu. Pielęgniarki wściekały się na mnie za każdym razem, gdy słyszały jedną z moich strasznych opowieści. Zawsze musiały wymieniać pościel następnego ranka. Oczywiście robiłem to tylko wtedy, gdy nie byłem zajęty. No i rzecz jasna, musiała to być wieczorna zmiana. To było bardzo dziwne widzieć Ninę w recepcji. I to o tej godzinie. Idąc przez zacienione korytarze, była przerażona ciemnością, a jednak tam była. Nina, czy to ty? Zmrużyłem oczy i podszedłem do niej. Przepraszam, Matt. Zaczęła. Ja już nie chcę tam być. Przyciągnęła za sobą swój niebieski koc, co było jej sposobem na pokazanie nam, że chce się przenieść do innego pokoju. Nina, czy dzieci znowu ci dokuczały? Zapytałem. Wziąłem ją za rękę i zacząłem prowadzić z powrotem do windy. Matt, proszę, nie każ mi tam wracać. Nie lubię tej nowej pielęgniarki. Zatrzymałem się. Co? Powiedziałem, zrównując się z poziomem Niny. Ciągle nam zadaje to samo pytanie w kółko. Tyle razy mówiła mnie, ale wszyscy inni się z nią śmiali i mówili jej tak. Proszę, ja nie chcę wracać do góry. Słowa Niny natychmiast połączyły fakty w moim zmęczonym, przepracowanym umyśle. Informacje o dziwnej kobiecie krążącej wokół i zadającej jeszcze dziwniejsze pytania. Nie zwróciłem uwagi na tyle, by zorientować się, że to ta kobieta, ale nawet gdybym wiedział, to przecież wyszła ze szpitala. Zerwałem się z miejsca i pobiegłem w górę po schodach, tupiąc przy każdym kroku z całej siły, jaką mogłem wykrzesać. Pewnie obudziłem wszystkich śpiących pracowników i pacjentów. Otworzyłem drzwi do pokoju dziecięcego i nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Sprawdziłem każdy pokój na każdym piętrze. Obudziłem moją współpracownicę, pielęgniarkę, i zapytałem o dzieci. Szukaliśmy wszędzie i zamknęliśmy szpital. Włączyliśmy wszystkie możliwe alarmy i inne procedury awaryjne. Nie znaleźliśmy ich. Pozostały po nich same ubrania.